Jestem, jestem. Hej, hej. Witam Was serdecznie, tu Wasza Mistyczka z czytankiem. Powiem Ci coś miłego. Powiem Ci coś miłego tradycyjnie w niedzielę. Postaram się coś miłego Wam powiedzieć. Zwykle to są takie czytania bezterminowe, bo tu chodzi o dawanie impulsów jakichś takich pozytywnych, by lepiej Wam się żyło, żebyście też lepiej rozumieli okoliczności. I to, co się teraz dzieje w Was, wokół Was, właśnie ten czas, który teraz jest naszym udziałem, który przeżywamy, powiem Wam coś miłego. Bezterminowo, ale w związku z tym, że robimy co tydzień, to niejako będzie to energia siedmiu najbliższych dni, czyli od 7 do 14. Czerwca, bo za tydzień czytanie kolejne tego typu. Wróżba wyboru, jak zawsze. Starzy bywalcy wiedzą. Dla tych, którzy pierwszy raz na kanale powiem, że wybiera podświadomość. To znaczy, że nie włączacie umysłu, nie zastanawiacie się, co wybrać. Obiekt numer jeden. Długi czas. Taki, oto zieleni. Obiekt numer dwa, w zasadzie bez tytułu, ja tu wycięłam jakiś kawałek nieba, błękitnego nieba. No i taki nam tu niebieski paseczek powstał. I trzeci, na chybił trafił, jak wiecie, znacie moje metody. Ja też tutaj za głosem podświadomości yy, idę i na niej polegam. Yy, obiekt numer trzy, czyli gra w jakiś tutaj takich odchłaniach oceanu, zobaczcie. Obiekt numer jeden: długi czas, dwa, błękitny kawałek nieba i trzy, gra. Wybierajcie chwileczkę. A ja sobie tu jeszcze karty pokazuję w tym czasie. Od 7 do 14 czerwca 2021 poproszę o energię dla jedynek dwójek i trójek, jedynek, dwójek i trójek. Dobrze, mamy to, dwójeczki na boczek, trójeczki również, również, również. No i zostaje nam długi czas. Hm. Długi czas. Zobaczymy, co tu mamy. Przekazie dla jedynek: Długi czas Runa Gebo. Runa Gebo. To jest taki skrypt runiczny, który warto sobie przerysować i przez ten tydzień posiłkować się tym skryptem, skoro to wybraliście. Być może, żeby wydłużyć tutaj jakiś czas yy, trwania w dobrych relacjach, o ile jesteście w miłości, albo żeby na długi czas tutaj przyciągnąć tę energię ciepła i wspólnoty. Tu mamy taki X, czyli w tym punkcie przecięcia runy Gebo. Zawsze jest taka energia, która symbolizuje wspólnotę, jedność, taką charyzmatyczną. Tu mamy taką energię bardzo, bardzo, bardzo obdarowującą. Gebo, Geofu, Gefu, inaczej. Ten skrypt ma przybliżyć Was do osiągnięcia spokoju i wewnętrznego szczęścia. Tak tylko się zastanawiam, dlaczego akurat tak na chybił trafił, pokazuje nam się ten długi czas. To znaczy, tak, że albo tutaj w tym przekazie macie powiedziane, że dochodzenie do tej równowagi, do jedności zajmie, zajmie dużo czasu, albo druga opcja jest taka, że coś, co się. W najbliższym czasie tutaj pojedna, bo tu mamy miłość, spełnienie, jedność, pojedna się, odnajdziecie jakąś wspólnotę, to praktycznie będzie na wieki, bo to będzie na czas długi. I tak to właśnie czuję. Czuję to na tej, bliżej właśnie tej drugiej opcji. Tu takim kluczem do wejścia też w tę energię jest odczucie spokoju. Czyli jeżeli chcecie rzeczywiście przybliżyć się do tej energii Runy Gebo, tego wewnętrznego szczęścia, musicie w sobie taki odczuć spokój, tak? Wypracować ten spokój. Bo tutaj drogą do tego spokoju jest yy, konieczność, konieczność, konieczność stworzenia sobie yy, takiego. Poczucia, że oto jesteśmy skarbem dla innych ludzi i nie oczekujemy niczego w zamian. Czyli yy, miłość bezwarunkowa. Ja wiem, jak to brzmi, bo często, yy, jako ludzie, istoty dość ułomne, my powątpiewamy w ogóle yy, w możliwość zaistnienia tej miłości bezwarunkowej, tak. Pewnie jakaś część z Was bardzo od długiego czasu już dochodzi do zrozumienia tego, czym, czym to jest, ale to, co dobrego, mam tu Wam do powiedzenia, to to, że jesteście w energii wypracowywania wierności, szacunku dla samych siebie, żeby się do tej jedności przybliżyć. Bo słuchajcie, to jest tak, miłość bezwarunkowa nie jest nie, niemożliwa. Ona jest możliwa, ale pod warunkiem właśnie tych dwóch filarów. Jednym z filarów jest wierność, a drugim z filarów jest szacunek. I najpierw szacunek do samego siebie, czyli nie obrażasz swoich zmysłów, swojego ciała, swojej energii ducha, swojej energii psychy i emocji. Nie obrażasz to, co, co, co to znaczy? Nie szkalujesz i nie. I nie zanieczyszczasz tej energii. Więc jakaś część Was ma tutaj y, dużo do zrobienia. A ci, którzy się bardziej postarali mają, i mają żyli w tej wierności i szacunku do samych siebie i innych, to nadchodzi okres płodności. Takiej pogody, urodzaju, miłości. To jest czas um, urodzaju. Zawsze ta karta mówi, nadchodzi urodzaj miłości. Dwie części, zauważ, dzielą się na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, tak? Cztery części. Generalnie jest to ostateczna jedność, bo to jest magiczny kwadrat, może prostokąt. Cztery części świata, północ, południe, wschód, zachód, zachód, róża wiatrów. <coughs> Gebo jest tu właśnie taką, takim spełnieniem. Tutaj się jednoczy myśl, tu się jednoczy słowo, tu się jednoczy czyn i duch. Tutaj po prostu jest powiedziane, to jest jakby w tym miejscu takie jedno koryto rzeki, gdzie jest łatwo po prostu być, po prostu być i po prostu być to znaczy po prostu też kochać. To jest bardzo trudne na poziomie ducha, natomiast łatwiej jest tym ludziom, którzy mają ten swój taki azymut wewnętrzny, swoją gwiazdę przewodnią. To znaczy, że ufają i nie oczekują niczego w zamian. Bo to jest tak, kochani moi, dopóki yy, czegoś w zamian otrzymujemy, to to do nas zwykle nie przychodzi. Zwykle nie. A jeśli przychodzi, to w przebraniu. I wydaje nam się, wow, to już ta miłość, to jest to, to jest to zauroczenie. Yy, po prostu motyle w brzuchu i fruwamy, nie? Unosi nas w, do góry. Natomiast. Yy, Sprawdzianem na przykład dobrej relacji jest yy, bycie osobno. Czy, będąc osobno, yy, nadal niczego w zamian nie oczekujemy, czy potrafimy kochać? Bo być razem jest łatwo, być osobno jest trudno. Natomiast tu jest powiedziane, yy, o ile tutaj w, yy, to zależy na jakim właśnie etapie tego rozwoju duchowego jesteś. Jeżeli potrafisz być osobno, będziesz potrafił, czy potrafiła być razem, tak jak Ziemia, która przyjmuje dary niebios. Nie? No, i tutaj nie ma y, złudzeń co do tego, że niektórym y, z Was zajmie to długi czas, a inni rymuje się, znaczy prawda? Z Was i długi czas. Innym przyjdzie to łatwiej. Y, y, po czym to poznacie, czy łatwo, czy trudno? Y, musicie zobaczyć, jaki macie etap. Y, 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 znaczy nie etap, źle mówię. Jaki macie, y, nie, jakie macie niewykorzystane dary. Niewykorzystane y, dary. Yy, to znaczy, czy udało Wam się yy, wykorzystać ten swój dar po prostu życia do tego, by yy, przybliżyć się do tego, tego, tego poczucia yy, odczuwania szacunku przede wszystkim? Przyjrzyjcie się, czy szanujecie ludzi i czy ludzie Was szanują? Potem poznacie, jak Dalece jesteście na tej drodze, gdzie się znajdujecie w tym labiryncie życia? Bo tu często jest powiedziane, że czasem tu się może ten labirynt wydawać bez wyjścia, ale to jest tylko takie pozorne wrażenie i trwa to tak długo, dopóki nie wypracujesz w sobie tego szacunku. A poznasz to po tym, czy inni Cię szanują. Jak inni Cię szanują, to już w zasadzie jest z górki. Yy, tutaj macie powiedziane, że. Ja sprawdzę czas, ale do kiedy to może, ile czasu to zajmie, czy rzeczywiście długi czas, czy da się tu skrócić, bo tu zawsze jest taka zapowiedź wyeliminowania niezgody. Ta runa jest, wypadła nam w pozycji prostej. Tu mamy królestwo Asgard, czyli to jest powiedziane, ta miłość jest powyżej wszystkich innych światów, to jest miłość kosmiczna, bezwarunkowa. W związku z tym masz zapowiedź eliminowania wszelkiej niezgody. Taruna przyciąga partnera, tak? chroni przed samotnością, chroni przed nieuczciwością ludzką. To jest talizman dla narzeczonych, dla poślubionych, dla zakochanych, więc nie bez powodu ona tutaj nam wypadła. Natomiast ja zobaczę, czym będzie ten długi czas. Tak? Jak to się tutaj będzie realizowało, to, te zaślubiny Słońca i Księżyca, bo tu mamy takie zaślubiny Słońca i Księżyca, Yin i Yang, czyli energii męskiej, i damskiej. Gdyby nie o to chodziło, to generalnie jest tutaj pokazana taka jedność z ludźmi, czyli fajna współpraca, czyli to nie musi być konkretnie, wiesz, stricte miłość między mężczyzną i kobietą. Nie musi być. Może być tu po prostu takie intensywne, takie totalne odczuwanie. Tej, 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 tej apoteozy życia, czegoś takiego wiecznego, pięknego, takiej jedności yy, z ludźmi yy, i wolności jednocześnie. Więc zobaczymy, jaki tu będzie ten czas yy, i o co tutaj chodzi bliżej, w tym dochodzeniu do jedności z innymi. Ale to, co dobre, to, to jest to, że Wy to macie w energiach, tak? Jeżeli to pokazuje się na ten tydzień, to znaczy, że to będzie temat przewodni tego tygodnia dla Was, jedynki. Może jesteście utrudzeni tą długą, długą drogą i czasem właśnie dochodzenia do tej jedności. Także tu będzie taki temat też poszukiwań, wspólnoty, osiągania, jakiegoś pojednania z kimś, kto jest bliski waszemu sercu. Równie dobrze to może być też energia yy, pracy bądź projektu, jeżeli długi czas już nad czymś pracujecie i bardzo to kochacie i się tym pasjonujecie, tak? Zobaczmy. Dla tych, którzy mają problem z tym, z tym, z tym dojściem, właśnie do tej wspólnoty i czujecie właśnie brak szacunku ze strony otoczenia, co tu karty przewidują? Jak długo to jeszcze potrwa? Dochodzenie do tej równowagi i spełnienia. Bardzo niedługo, bo tutaj pokazuje się paśkielichów, który mówi. Właśnie o otwieraniu serca. Oczywiście tu jest taki też tryb warunkowy, że ten czas w podobnej kolorystyce tutaj ulega skróceniu poprzez otwieranie serca. Generalnie to jest powiedziane bardzo niedługo. Ten temat tygodnia widocznie nie bez powodu uaktywni się w emocjach i w uczuciach, bo tu też mamy emocje i uczucia. Tu mamy transformację emocjonalną. Właściwie tu jest powiedziane, że wy już długi czas jesteście w procesie transformacji emocjonalnej, i ta transformacja emocjonalna tu już jest jak na dłoni. Ten kielich tutaj miłości z tą zaczarowaną rybką, która spełnia wszystkie życzenia, praktycznie jest w zasięgu dłoni, bo tutaj mamy bardzo świeżą, nową taką energię uczuciowo-emocjonalną. Tu mamy długi czas, a tu mamy czas krótki. To znaczy, że to jest już, natychmiast tu już się coś dzieje. Ja myślę, że w tym tygodniu w ogóle yy, jakaś yy, część jedynek dostanie, tu otrzyma jakąś propozycję emocjonalną, uczucową bądź twórczą. Bo tu mamy twórczość, tu mamy emocje i uczucia, więc tu jakaś propozycja przychodzi. Jest też tutaj te, taki tryb warunkowy, że wszystko będzie się toczyło, to, ten, to poczucie spełnienia będzie się toczyło o wiele szybciej. Pod warunkiem właśnie tej otwartości serca, bo tu mamy serce jak na dłoni: ten kielich na dłoni podawany komuś, lub też odbierany od kogoś. Jest ten wzajemny przepływ, jest zrozumienie tak, między ludźmi. Więc ten układ bardzo dobrze wróży, ponieważ ja zapytałam o czas. A paść naprawdę mówi o tym, że coś się dokonuje szybko. I jest to coś takiego bardzo spontanicznego, żywiołowego, bardzo spontanicznego i bardzo żywiołowego. I tu są też pokazane jakieś początki, czyli dla jakiejś części jedynek w ogóle zaczyna się jakaś miłość. Tu jest jakiś nowy związek na horyzoncie, albo nowa pasja jakaś artystyczna, bo tu mamy ładunek emocjonalny, miłosny i taki, taki kreatywno-artystyczny. Więc tu po prostu macie powiedziane, że jesteście w takiej yy, energii, która już w tym tygodniu mam wrażenie się bardzo mocno zamanifestuje dla Was, po prostu w energii otwierania serc i wzajemnej wymiany z drugim człowiekiem wymiany zasobów, emocji, uczuć, dzieł jakichś tam, tak? Yy, tak przynajmniej to wygląda. W związku z tym, że tutaj cały czas spływamy w tych emocjach i uczuciach, i w twórczości, bo to są kielichy, to jest źródło wody i obfitości, miłości, współczucia, radości, generalnie wszelkiej przyjemności i karta również jest w pozycji prostej, to powiedziałabym, że tutaj tu mamy ziemię wody, czyli mamy takie urealnienie tych pewnych takich emocjonalnych, tego emocjonalnego rozpędu, który gwarantuje runa gebo, tak? Czyli mamy tutaj powiedziane, że. Ten, ten archetypowy młodzieniec, który tutaj y, przygląda się tej rybce wyskakującej z kielicha, on y, otrzymuje y, tutaj, y, co tak naprawdę, no rybka spełnia życzenia i marzenia, tak? Złota rybka, zwykle tak się kojarzy. Czyli co otrzymuje? Otrzymuje jak, jakiś taki realny, bo to ziemia, wody, czyli realny wymiar marzenia, jakiejś wizji, jakiegoś ideału. To najprawdopodobniej będzie tutaj bardzo, bardzo przyjemne, bo to jest bardzo przyjemna energia. Zobaczymy jak się tutaj zamanifestuje najpewniej ta energia parza kielichów już w tym nadchodzącym tygodniu, już teraz zobaczymy, w jaki sposób się dla Was jedynki zamanifestuje energia parza kielichów, już teraz w tym tygodniu, w asie mieczy nowa idea, nowy pomysł, As mieczy daje jasność, to jest olśnienie, również w pozycji prostej. Bardzo dobra energia, bo ona zapowiada rozwiązanie jakiegoś problemu, zwłaszcza jeśli ciągną się długi czas problemu emocjonalnego. Często ten as mieczy przecina też jakieś stare więzy w runie Gebo, ale przecina węzły gordyjskie, problemy, które były bardzo, bardzo trudne, a w związku z tym, że mamy tu dużo lekkiej, świetlistej takiej yy, emocjonalnej energii. To to źródło powietrza w tym Asie mówi, będzie więcej powietrza emocjonalnego. Tu mamy nowy początek, tu mamy nowy początek, nowy początek uczucia, nowy początek y jakiejś wizji. Mamy zdolności analityczne, tu idziemy prosto ku prawdzie, tu rozwiązujemy konflikty, mamy broń w ręku, mamy tu jest początek walki o miłość też. Być może zapoczątkowany zostaje okres walki o kogoś. O kogoś, albo będziecie walczyć yy, o piękny, jakiś kreatywny projekt, nowy, albo będziecie walczyć o nową osobę w waszym życiu. Dobrze. Dwójeczki. Mhm. Dwójeczki, czyli błękit. Kawałek błękitnego nieba, nic ci więcej nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba, nic mi więcej nie potrzeba może powie dwójka. W najbliższym tygodniu. Runa odala. Zaraz zobaczymy. Tylko przetasuję karty dobrze dla dwujeczek, bo muszę się pozbyć tej energii po jedynkach. Dwujeczki, błękitne niebo. Manifestacja energii. Manifestacja energii na nadchodzący tydzień dla dwójek. Przesłanie. Dobra, karty są potasowane, zaraz będziemy dobierać. Natomiast to, co tutaj jest pokazane, to jest runa odala. Ważne cyfry może 24, 42 bądź 6. I to, co tutaj istotne, to ten skrypt runiczny, który warto sobie przerysować, i w tym tygodniu. Posiłkować się tą energią, tak? Tu może to być bardzo, bardzo pomocne. Runa Odala, inaczej Odchyl, Otila, mówi o dziedzictwie, mówi o rodzinie, że rodzina jest ważna. To jest runa powrotu do własnych korzeni. W związku z tym energia tego tygodnia mm, mówi o takim powrocie, o takiej ostoji, o takiej harmonii w rodzinie, o odczuwaniu pokoju, pokoju bezpieczeństwa też takiego duchowego. Dlatego, że ta energia, to błękitne niebo mówi tak: yy, zobacz, gdzie są twoje korzenie, przyjrzyj się, skąd pochodzisz, kim jesteś, czy, jesteś, yy, czy masz to poczucie bezpieczeństwa, bo tutaj yy, masz pokazany taki dom, i, to, i tym domem jest. Yy, Właśnie pytanie, co jest Twoim domem, dwójko? Ja myślę, że to jest pytanie otwarte. Wiesz dlaczego? Bo dom to nie jest coś, co jest zbudowane yy, rękami. Choć taki temat budowy domu tutaj może zaistnieć, natomiast z kimś tak bądź, bądź przyjrzenie się właśnie yy, swoim, swojemu poczuciu bezpieczeństwa, temu powrotowi do korzeni, ale to jest, generalnie jest takie miejsce, w którym można zamieszkać. To znaczy, miejsce nie jest takim miejscem stricte materialnym, czymś, co właśnie budowane jest rękoma, ale to może być serce, to jest przestrzeń kosmiczna często, gdzie się odnajduje swoją przynależność, krąg ludzi, duchowa rodzina, bo to nie musi być rodzina biologiczna, to czasami jest rodzina duchowa. W każdym razie to jest takie miejsce. Do którego powracamy z przyjemnością, bo dom to jest ta, i taka prawdziwa rodzina to są miejsca bądź ludzie, których nie boimy się być sobą. Nie lękamy się być sobą. Po prostu patrzymy tu komuś prosto w oczy i, i nie obawiamy się krytyki wiemy, mamy takie poczucie, że to, jest, że to jest nasze miejsce tak, to jest nasze miejsce i to nie jest miejsce na krótką chwilę ale to jest miejsce na zawsze na zawsze, żeby o takie miejsce odnaleźć trzeba wiedzieć oczywiście zawsze kim jesteśmy albo kim nie jesteśmy Czyli e, często to do, do takiego e, ugruntowania się w, e, w tych własnych korzeniach jest e, długa droga takiego odrzucania, zrywania różnych więzów, żeby wiedzieć, kim się nie jest i z kim się być nie chce, tak? Jest tu powiedziane w tym tygodniu, że jesteś oczekiwany. Po prostu ta runa mówi, ta wyrocznia mówi, jesteś oczekiwany, oczekiwana. Czekają na Ciebie, ktoś na Ciebie czeka albo jacyś ludzie na Ciebie czekają, jakieś miejsce na Ciebie czeka, żebyś ty, dwójeczko, powróciła do y, własnych korzeni, do odzyskania harmonii, do znalezienia bądź odzyskania rodziny, do, do pokoju, do bezpieczeństwa takiego duchowego. Tu jest powiedziane, że wyzwaniem będzie dla Ciebie przekraczanie samego siebie w tej drodze powracania do źródeł, do poczucia bezpieczeństwa, że jesteś teraz w, że teraz w ogóle jest taki odpowiedni czas dla Ciebie tego powrotu. I, i tak jak gwiazdy świecą po to, żeby, żebyś nie zabłądził i nie zapomniał, tak, teraz też tu pojawią się na Twoim niebie takim prywatnym takie gwiazdy, wiesz, takie światełka, które będą Ci drogę oświetlać, gdzie masz iść, do kogo masz iść, z kim masz iść i tak dalej, żeby tutaj mieć tę ochronę, tak? Ochronę serca, domu, może majątku. Generalnie, Taruna pomaga Ci odnaleźć swoje miejsce w życiu. To jest talizman na przykład dla emigrantów, dla ludzi, którzy. Wciąż nie znaleźli swojego miejsca, też stricte takiego domu fizycznie, tak? Gdzieś tułają się po tym świecie, mieszkają w innych krajach. Być może zapomnieli, czym jest ich dziedzictwo, czym powinno być. Ja mocno tutaj czuję, zresztą dzisiaj też w rozmowie z moją duchową córką Joanną Haneczką napisałam jej dzisiaj coś takiego. Żeby znaleźć taką swoją wyspę. To jest taka wyspa, tu w środku jest taka wyspa. Mnie akurat tutaj objawiło się coś takiego, czym, czym jest. Ta moja wyspa zaufania, co mogę zrobić dla innego człowieka. A mianowicie to, żeby opowiadać swoją historię, ale też. Yy, przyjmować dzieci, yy, dzieci do swojego życia i je karmić. Dzieci dzieci Boże, tak? Chodzi o to, że różni ludzie będą tutaj do mnie przychodzić. Teraz mówię ze swojego doświadczenia. I po co będą przychodzić? Po to, żebym je nakarmiła. To też oczywiście jest metafora, bo ja tak to usłyszałam, zobaczyłam. Przychodzą do mnie te dzieci. I proszę o to, żeby je nakarmić. I ja, jako człowiek, nie mogę być tą samotną wyspą, tylko być dla innych, tak? Wytężyć wszystkie siły, żeby po prostu yy, pomagać tym tym, 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 tym dzieciom, które do mnie przychodzą. Nakarmić je sprawą zwykle duchową, bo to głównie o to chodzi. Taki jest sens, takie jest to moje wyczucie na poziomie, na poziomie gruncie rzeczy i życia i śmierci. To jest taki rodzaj proroctwa pomiędzy życiem i śmiercią. Zostałam tym dzisiaj rano uderzona wręcz. Właściwie to nie było coś nieczytelnego, bo ja od dawna to czułam, ale coś takiego przychodzi. A jak się ma to do Was? Żebyście też nie zatracali swojej wyrazistości, żebyście po prostu pomyśleli i, i doszli do tego, co w tym całym łańcuchu doświadczeń, życia i doznań jest to, tą Waszą wyspą. Wędrujecie nieustannie, tak? Jak każdy z nas. Co jest tą wyspą? Gdzie zbudujecie szałas? Gdzie wybierzecie miejsce? Tu trzeba pozbierać jakieś kije, gałązki yy, i ten szałas wy, wybudować, tak? I czy potraficie liczyć tylko do czterech, stworzyć cztery ściany? Czy potraficie rozbudować ten dom i stworzyć duchową rodzinę? Ja na przykład czuję, że to powinna być duchowa rodzina, nie? Że cztery ściany mi nie wystarczą. No, o to jest metafora. Wiecie o co chodzi? Że ja potrzebuję więcej ludzi do życia. A Wam może jest potrzebny tylko jeden człowiek, albo Wy sami sobie może wystarczacie? Generalnie takie tu pytanie się pojawia, ale też macie powiedziane to, co dobrego Wam chcę powiedzieć: macie zapewnioną ochronę z góry i to przewodnictwo, że te gwiazdy na niebie, te światełka będą się pojawiały i będą Was doprowadzały do Waszego miejsca na ziemi, do Waszego domu, poczucia bezpieczeństwa. Być może też osoby, z którą ten dom chcecie stworzyć. Nie? Wykluczone. Rozświetmy tą energię dla Was dwójeczki. Czym będzie ten Wasz dom? Bo takie pytanie ciśnie się na usta. Czym będzie też ten Wasz dom, bądź czym być ma? Odwrócony yy, rycerz pentakli. Zaprzeczeniem yy, ścigania się z materią. No, widzicie, dom to nie tylko cztery ściany. W odwrocie, rycerz pentakli yy, jest yy, takim podkopywaniem trochę tych, tych ziemskich korzeni materialnych. Tak to widzę, czuję i generalnie to tym jest. Dlaczego? Bo to jest powietrze ziemi pokazane, że tutaj stracęńczo już. Nie biegniemy w kierunku takiego obwarowywania się w materii. Tu mamy śmiałego strażnika, mamy osobę, która nie nalega na realizację materialną, tylko wręcz przeciwnie, bardziej opiera się na, na tym, w co wierzy. Stąd ta odwrócona energia. Wiecie dlaczego? Że jakiś bo tu mamy podwa podważanie jakichś dotychczasowych yy, przekonań. Coś było uzasadnione yy, w takim sensie, że yy, mój dom, moja twierdza, mój kawałek ziemi, mój partner, mój, mój, mój i mój, bo ten zawsze mówi mój, moje. On zawsze mówi mój i moje, bo to jest ziemia, to jest własność. To się odwraca. Yy, tam dom, gdzie serce twoje, tak? Generalnie tym, tym, tym Twoim domem yy, będzie wiesz co? Yy, realizacja Twojej wiary. Stąd ten kawałek błękitnego nieba. To w co wierzysz, Twoja idea pomoże Ci tutaj wzrosnąć, budowa yy, takiego autorytetu duchowego, spotkania się też z takimi ludźmi, bo tu mamy posłańców, tak? Ale to nie jest posłaniec materii, to jest posłaniec ducha w odwrocie. Czyli tutaj ta energia wiedzie przez takie zaprzeczanie, takie mam wrażenie, zaprzeczanie takim, takim, takiej, takiej sterylności, sterylności, wiesz, w Twoim życiu, która została, ja nie wiem, czy z Twojego powodu, wygospodarowana, czy ktoś ci to zafundował. Tego nie wiem i to może już na ten moment nie jest istotne. Tylko chodzi o to, że tutaj y, ustanowisz taką nową więź y, ze światem. I tą nową więzią ze światem, tu widać, będzie y, taki, 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 taki Robinson Crusoe. Czyli ktoś, kto nie da się złapać na materię. Nie da się złapać na materię i, 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 i tu po prostu wiesz, że dobrze żyć i kochać. To znaczy, y, mieć to w sercu, tak? Mieć to w sercu, czuć to całym, całym, całym sercem. Y, więc tu często przychodzą tacy ludzie, którzy te serca odsłaniają przed tobą. Tu oczywiście y, potrzebne jest zaufanie, bo tu zawsze y, ta energia Runy Odala y, mówi, że wspaniałe rzeczy przed tobą, aż, aż, aż po prostu. I możesz pomyśleć, to zbyt piękne, by było prawdziwe. Natomiast yy, jest tu pokazana taka rzecz yy, wyleczenia się, tak usłyszałam wyleczenia się ze wszystkiego tego, co powodowało takie Twoje. I teraz usłyszałam: załamanie systemu nerwowego. No, ok, no skoro tak usłyszałam, no to to miałaś, miałeś usłyszeć, a czemu nie wiem, zobaczmy wobec tego moi kochani jak już w tym tygodniu zamanifestuje się energia tej runy dla ciebie dwójeczku jak ona się zamanifestuje już w tym tygodniu energicznie bardzo i dynamicznie, mamy tutaj Pazia Buław Same paziki w tym tygodniu, nowości. Jedynka też miała nowości uczuciowo-emocjonalne. Wytłumaczy dynamizm w działaniu. Paść buław mówi: yy, zaproszenia, nowe propozycje, działanie, dynamizm, często zmiana pracy. Na jaką? No, właśnie na taką, która przybliża cię do energii ducha, a odrywa cię nieco od tej materii, ale jest Twoim domem, tak? Bo Paść Buław często stoi na progu i mówi: Ja Ciebie zapraszam do współpracy zawodowej, oferuję ci nową pracę. Albo mówi: Idź i poszukaj tej nowej pracy, bo tuż za rogiem jest coś o wiele lepszego. O wiele. On zaprasza do różnych przedsięwzięć ten Paźik yy, Buław. To jest ogień, to jest dynamizm i to jest początek. A skoro jest to początek, ja zapytałam, jak już w tym tygodniu ta energia się zamanifestuje w tym początku ognia, no to widać, że najprawdopodobniej dla was dwójki, mamy tutaj taki, 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 taki taką energię optymizmu, bo tu mamy ziemię ognia. A Ziemia Ognia też pokazuje, yy, co, yy, że, że jakiś pomysł, pomysł jest bardzo, bardzo realny. Tu jest młode serce. To młode serce postrzega świat z zachwytem, z radością dziecka, bo wszystkie paziki to dzieci. Może Wasze dzieci tutaj w tym yy, tygodniu yy, będą miały tutaj ogromny wpływ. Na to poczucie jedności i wspólnoty, bo tu mamy często dzieci, a tu mamy dom i rodzinę. Więc może ten tydzień to będzie właśnie ten zachwyt i radość przebywania z własnymi dziećmi. Tu mamy nowe projekty zawodowe, poświęcanie się pasjom. Tu mamy często osobę, która może nie chcieć dorosnąć, wprawdzie, ale może to i dobrze, dlatego że Yy, tu szukamy dla siebie, yy, wiecie czego? Wielkiej, 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 ale olbrzymiej inspiracji. I teraz, tak, inspiracją dla Was albo będą ludzie młodzi, albo dzieci, albo Wy sami, albo po prostu tutaj nowy pomysł się jakiś zamanifestuje. Mamy tu dużo takiego, takiej energii yy, dynamicznej. Yy, mam wrażenie, takiej, która ma Was yy, przybliżyć. Do zmobilizowania wszystkich, wszystkich sił. Wszystkich sił. Coś może wyglądać w tym tygodniu dziecinnie, nieporadnie i tym się nie martwcie, dlatego że to coś ma bardzo duży potencjał. To jest duży taki, to jest ziemia, czyli mamy nasienie, nasiona wzrostu. Nasiona wzrostu, to się może udać. Jeszcze doprecyzuję. Właściwie taką radę dla Was wyciągnę, w co tutaj najlepiej się zaangażować. Zobaczymy, co tu karty pokażą. W co lub jak rada dla Was na ten tydzień dwójeczki. Odwrócony wisielec. Przewartościować sobie, bo tu mamy przewartościowanie pracy, związków, kariery, odwiesić się. Ruszyć z kopyta, bo tu mamy dynamizm. Ruszyć z kopyta to znaczy już się nie zatrzymywać, nie wisieć dłużej, nie być w życiu ofiarą, nie identyfikować siebie jako ofiary i nie wypatrywać w otoczeniu, w rodzinie innych ofiar. Nie dać z siebie zrobić ofiary i samemu nie być ofiarą. Trzeba się tu odwiesić, wyjść z jakiegoś marazmu, z jakiejś desperacji. Z bezruchu. Rada jest tutaj taka: działaj, po prostu działaj. Żeby tu działać, trzeba sobie przewartościować, ale z tej szubienicy już schodzimy. Schodzimy, definitywnie schodzimy, żegnamy się z brakiem słońca, z brakiem radości. Tu mamy takie. Pożegnanie, ponieważ to światło tutaj świeci, przychodzi coś nowego, jest to już na horyzoncie w tym tygodniu, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jest to energia bardzo silnie duchowa. Widać, że stoi w kontrze z jakąś materią, mamy tutaj przemianę. Trochę może być pójście pod prąd. Ten wisielec tutaj yy, zostaje przeinwertowany. Yy, to on, nie, on jest w pozycji prostej, przepraszam. Yy, tak, ale tutaj chodzi o to, że tu mamy inwersję, odwrócenie czegoś. Czyli rada jest taka. Yy, wisielec, tak? W pozycji prostej, bo ja źle odczytałam pozycję odwróconą. To nie zmienia faktu, że mamy tu inwersję. Spójrz na coś z innego punktu widzenia, przewartościuj sobie wszystko co, to, co jest do prze przewartościowania. Odwróć coś, pójdź pod prąd. Pójdź pod prąd, yy, dlatego że yy, tu masz powiedziane, nie można dłużej tkwić w jakiejś niemocy. W niemocy, tak? Nie można dłużej tkwić w jakiejś niemocy. Trzeba się odwiesić, trzeba zejść z tej yy, szubienicy. A tu kolor, jaki Ci się pojawi przed Tobą, wybuch tego koloru, będzie czymś, co wprawi Cię w osłupienie, bo tu mamy taką bujność i piękno. Mamy tu pokazaną wisielców w pozycji prostej taką sytuację konieczności przebudzenia się przebudzenia się po tym zamykaniu oczu, oczu, oczu i odpoczynku, prawda? Za długo tutaj już wisiałeś, wisiałaś, za długo odpoczywałaś, odpoczywałeś, za długo. Tu jest powiedziane, tu przypływa taki, jakby wiesz, kuter ratunkowy w tym tygodniu, który jest takim dynamicznym początkiem, zapowiedzią czegoś ognistego, yy, ma to tak sprowokować jakiś wybuch, wybuch ku nowemu, bo jest powiedziane. Yy, tutaj rodzina duży cię już za rękę nie będzie trzymać, ani ty tę rodzinę. Tu mamy jakiś konflikt, bo widać, mamy przewartościowanie w rodzinie w pojęciu bezpieczeństwa posiadanego domu i miłości yy, rodzinnej, szeroko rozumianej. Dobrze, teraz trójeczki. Trójeczki. Gra o tron, gra o życie. Wczoraj byłam na wystawie w Muzeum Sztuki Współczesnej i widziałam kochani taką podwystawę dziecięcą taką część. Zapraszam Was do poznania. Piękna wystawa. I tam w ramach tej podwystawy jest taka dziecięca ekspozycja pod hasłem Gra. Gra o życie. Zaskakująco pasująca do w, w, współczesnych energii tego, co się dzieje teraz. Co tu mamy? Gra 21, ważna y, cyfra, moi drodzy. Być może, być nie musi, być może. Y, to jest taka aprobata dla własnej sytuacji, tu pokazana i trochę taka, y, nawet nie trochę. Y, gra toczy się tutaj o życie. Y, mamy tu runę lagus. Y, jest to tak zwana pani jeziora, w tej niebieskości, w tej otchłani. No, mówię, to, tak, to jest, tak fajnie się to pokazuje, bo ja spontanicznie coś wycinam i później patrzę: Aha, to niebieskie, to niebieskie. Tu otchłań oceanu, a tu jezioro. No i pasuje, nie? Runa wewnętrznej introspekcji. Najbliższy tydzień to ja myślę, że tutaj przede wszystkim wy będziecie musieli przyjrzeć się, do tego będziecie wzywani do, przy, do przyjrzenia się tej waszej transformacji życia. Toczy się jakaś gra wokół was i w was, gra o życie, i wiecie, co w tej grze o, o życie prowadzi was intuicja, bo tu mamy wewnętrzną introspekcję i intuicję. To jest energia plutoniczna, skorpioniczna, która bardzo głęboko schodzi do podziemi, ona nurkuje. Tu macie wyostrzoną intuicję. Już w tym tygodniu ta energia się mocno zamanifestuje. Praktycznie intuicja was nie będzie zawodziła. Uaktywnia się to wasze wewnętrzne oko. To jest energia uzdrawiania. Będziecie wzywani do tego, żeby uzdrowić swoje życie na wszystkich poziomach. Jakaś część może tutaj ma. Planowaną wizytę u lekarza, bo jest to karta zdrowia, uzdrawiania i wizyt i chodzenia po, po różnych specjalistach. Mamy tu energię też księżyca, czyli twórczości. Jest tu sporo miłości, bo tu pokazana jest bogini Freja, która mówi o takiej miłości transformującej, transformującej Twoje życie. Tu jest powiedziane, że jeżeli istnieje cisza i miłość. A ta cisza y, możliwa jest do uzyskania w jakimś takim schodzeniu, właśnie pod wodę, gdzieś głębiej, czyli tam, gdzie te bodźce zewnętrzne ci nie bombardują, to ta cisza i miłość jest w tobie, tak? Najgłębiej, najgłębiej. Jeśli istnieje wielki strach, to tak samo. To wszystko jest w tobie. Bo, bo tu jest powiedziane: nic poza tobą y, nie istnieje. Poza tobą nie istnieje nic. Czyli y, tu masz powiedziane, że. Y, Najbliższe tygodnie, mam wrażenie, mają przetransfo przetransformować yy, Ciebie samego. Że Ty się w jakieś gry zewnętrzne nie będziesz tutaj wikłać, yy, tylko, yy, bo tu jest powiedziane, musisz ujrzeć po prostu w sobie światło. To światło tak jasne, które uruchomi przepływ wielkiej wody i yy, yy, rozbudzi yy, ten płomień wielkiego ognia. Yy, czyli sam sobie tutaj będziesz udowadniać, że życie jest jak może. Będą tutaj prowokowane takie sytuacje, których będzie podważana twoja nieomylność. Ta runa przypomina kosę, która odcina. W tym tygodniu jakaś nieomylność w jakiejś kwestii zostanie tutaj zachwiana, bo tu jest powiedziane, żebyś w tej grze wygrał. Bo tu masz gra, grę, a ta karta mówi też o wygranej. Mówi, że wygrasz, pod warunkiem, że y, więcej będzie tu jakiejś pokory, y, jakaś twoja nieomylność zostanie podważona, zwłaszcza w kwestiach zdrowia i miłości, bo te dwie rzeczy tu się pokazują. Podważenie tej nieomylności, jakiegoś osądu i myśli. I wygrasz głęboko tutaj, y, słuchając y, tego, co jest najbardziej ukryte w tobie, czyli intuicji podpowiedzi serca, bo tu mamy wewnętrzną introspekcję. Tu, co Cię czeka w tym tygodniu? Już. Emocjonalne oczyszczenie. Ale ja mam wrażenie, że tu gra idzie o, o życie. Czyli Ty jesteś predystynowany do emocjonalnego oczyszczenia yy, w najbliższych tygodniach, ba, może nawet miesiącach. To emocjonalne oczyszczenie tutaj mówi yy, o tym, że yy, na ten moment jesteś taką istotą nieco zagubioną w kołowrocie życia. I Trzeba tutaj dosięgnąć głębin, głębin swojego istnienia, tych emocji, pragnień. To jest pragnienie powrotu. Pytanie, gdzie chcesz wrócić, tak? Powiem Ci, gdzie chcesz wrócić, trójeczko, na powierzchnię życia. Chcesz wypłynąć na powierzchnię. Tu widzę taką osobę, która się zatopiła w emocjach, w uczuciach. Czarną noc duszy widzę. Widzę dużo ciemnych myśli, dużo emocji i pragnień, które się w Tobie kłębią, ale są niezrealizowane. Chcesz być z kimś, kogoś kochać, chcesz y, robić coś wspaniałego w życiu. Y, ten instynkt i intuicja tu są silne, natomiast y, czego tutaj brakuje? Sztuki żeglowania. Po prostu, trujeczko, nie opanowałaś tej sztuki żeglowania, stąd jest tutaj takie nawołanie y, wypłynięcia na szerokie wody kochania, szerokie wody miłości. Co tu jest do przerobienia? Strach przed zmianą jest do przerobienia. To jest jak demon urojony, ale niszczy. Noś to runę przy sobie w tym tygodniu. Warto sobie zeskrynować runę, jak i również cały ten skrypt runiczny. Zobacz, jak on wygląda. Ważna cyfra 21, czyli oczko. Szczęśliwa cyfra 21, współpraca my i ja. Razem mamy twórczość, współtworzenie. To jest ta sztuka żeglowania, tak? Ty i inni. Ja myślę, że to jest hasło przewodnie tego czytania dla wszystkich grup: jedynek, dwójek i trójek. Nie jesteśmy samotną wyspą. Strach przed zmianą nie może powodować, że, że, że gdzieś tam zejdziemy do podziemi i samotnie to życie przeżyjemy. Jesteśmy zwierzęciem stadnym. Potrzebne nam jest to przeglądanie się w oczach innych ludzi. Taruna wspiera przy przeciwnościach losu. Tak? Lagus mówi, y, ja chronię cię podczas wodnych podróży, podczas tych nocy, podczas tych emocji, podczas tego zagubienia, bo to jest talizman dla zagubionych. Z czego wnioskuję, że trójka jest zagubiona, sięga po, po zdrowie, sięga po miłość po pierwotną wiedzę intuicyjną i duchowo się transformujesz, żeby wypłynąć po tym emocjonalnym oczyszczeniu na głębokie wody miłości, tak? Zobaczmy, jak się ta energia najsilniej i najmocniej, w jaki sposób, jak ona się zamanifestuje już w tym tygodniu, od 7 do 14 czerwca, jak się dla ciebie trójko zamanifestuje. Grajcie o wszystko, tu nie ma wątpliwości, o twoje życie. Diabeł. No, mówiłam. Najsilniejsze obsesje, emocje, uczucia, ukryte pragnienia, często manipulacje. Ale to jest karta przestrogi też. Uważaj na wszelkie manipulacje. Sam nie manipuluj. Nie pozwól, żeby manipulowano tobą. Tu trzeba być uczciwym, szczerym. Ta transformacja może polegać na tym, żeby też przestać kłamać, oszukiwać, bądź samo oszukiwać siebie. Gra idzie o duszę, diabeł zawsze żąda twojej duszy, on chce podpisać z tobą cyrograf i mówi coś za coś, na przykład zysk materialny za co, za twoją duszę, tak? Albo miłość, dam ci to, ale musisz mi coś oddać, czyli będziesz kłamać, będziesz, wiesz, tutaj tak posługiwać się sprytem, manipulacją, wtedy diabeł coś ci da. Trzeba tej siły ujarzmić. Skoro ta energia manifestuje się w diable, to ja powiedziałabym, że. A to jest karta zwykle ostrzegawcza zwykle. To zawsze tutaj jest powiedziane, żeby przyjrzeć się przede wszystkim swoim lękom bo tu mamy też sporo lęków strachowi swojemu odrzuceniu przez otoczenie, przez rodzinę, przez kogokolwiek. Uwięzienie i izolację, tak? Bo to są takie energie bardzo, bardzo trudne, bardzo ciężkie, bardzo izolujące. Tu jest powiedziane, że moc Twoich wewnętrznych demonów jest mniejsza niż myślisz, nie taki diabeł straszny, jak go malują, i dlatego trzeba go po prostu wyeliminować, wyeliminować. Może być takie poczucie odrzucenia, i izolacji dlatego tu masz nawołanie, że skoro uwaga, uwaga, gra idzie o twoją duszę i o twoją przemianę duchową i emocjonalną, to już najwyższy czas, żeby w tym y, tygodniu przestać być wiszącą paprotką, nie czuć się y, przestać wyjść z tego więzienia niepokoju i strachu i pamiętać właśnie, że nie jesteś samotną wyspą. Yy, wokół tu jakaś wodna mgła, tak? Tylko trzeba po prostu wyjść na tę powierzchnię, bo tu jest takie wezwanie do wypłynięcia na powierzchnię, zmierzyć się z jakąś manipulacją, samo samooszukiwaniem. Naprawdę, tu jest takie wezwanie do tego, żeby zdjąć sobie, sobie łańcuchy zniewolenia, bo trójka widzę nałożyła sobie jakieś łańcuchy, bo diabeł na, na, nakłada te łańcuchy, tak? Zniewolenia. Diabeł mówi też o tym, że. Nie bądź głupi człowieku, wiesz, te łańcuchy, jak tobie nałożyłem, one są bardzo luźne i uwolnienie zależy tylko od ciebie. A gra idzie o uwolnienie. Ja myślę, że w tym tygodniu po prostu trujeczka będzie nawoływana do wykoszenia czegoś i do uwolnienia się z jakichś trudnych emocji, związków. Bądź co wyjście z gry nieuczciwej. Albo w ogóle przestać grać, a zacząć żyć. Dobrze, rozświetlmy tę energię y, diabła bardziej jeszcze, zobaczymy czym ten diabeł tu jest dla trójek. Odwróconą, odwróconą siódemką y, pentakli. Y, też nic nie robieniem, czekaniem. Y, życie przecieka przez palce, bo tu się czeka z założonymi rękami, rękoma, przepraszam, na manne z nieba. Siódemka monet mówi o Chybionej inwo, inwestycji, kiedy nie masz domu, śpisz na plaży, niby fajnie, dopóki nie przyjdzie mróz i, i zacznie ci padać na łeb. Druga rzecz to jest taka pokazana, właśnie, że i brak pieniędzy, i brak miłości, a często po całości, bo tu jest takie posłuszne stanie w ogonku po, po szczęście. No, posłusznie się w ogonku, po szczęście nie da już stać. Tu masz powiedziane, to jest droga donikąd, trzeba zacząć działać. Ten diabeł zniewala i manipuluje, bo mówi tak, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. On takie, takie potrzeby szatańskie, nie ma wyjścia, nie ma wyjścia, nie uwolnisz się, nie dasz rady, jesteś za głupi, za słaby, zbyt chory, nie masz odwagi. A wokół sami wrogowie, którzy ciągle ci jakieś przeszkody tworzą. A ty nie potrafisz latać, bo nie jesteś ptakiem. Nie? No więc co? Cierpliwie czekaj. No nie. No nie. Przestać grać, zacząć rzecz. Wyjść z tej gry. Wyjść z tego Matrixa. Takie masz nawołanie. Bo tu gra idzie o twoją duszę, o twoje dobre samopoczucie, o twój błogostan, o twoje życie. O to, żeby twoje umiejętności zostały właściwie wykorzystane. O to, żeby nastąpić żebyś wyszedł z jakiejś hibernacji i przestał też przez, przed czymś uciekać. Siódemka monet w odwrocie, skoro jest manifestacją energii diabła, to to oznacza, że tutaj mamy do czynienia z czasem. I tu czas działa na niekorzyść, bo siódemki w tarocie mówią czas. 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 Skoro karta się odwraca, to jest o tyle lepiej... No bo tu rzeczywiście jest, jest o wiele lepiej, yy, że yy, masz wybór, bo tak by powie było powiedziane, wybór jest ograniczony. Wybór jest ograniczony I, i trzeba czekać, i tu jesteśmy jakimś niewolnikiem kogoś czegoś. A ta karta w odwrocie mówi o uwalnianiu się, to znaczy wychodzeniu z niewoli. Wychodzeniu z niewoli. Czy ja mam wrażenie, że już w tym, w tym tygodniu nie tylko będzie yy, nawołanie, ale będzie okazja. Chcę podkreślić to słowo: przyjrzyj się, gdzie jest ta okazja i szansa, bo najprawdopodobniej będzie ci to podane jak na tacy. Jakaś okazja i szansa na wyjście z niewoli. I często paradoksalnie taką okazją jest ścieżka choroba. No, nie daj Bóg, ale jest, bo to jest taki wiesz, taki sygnał, taki pstryk czerwona lampka się zapala. To już jest ten moment, kiedy trzeba się uwolnić, wyjść z jakiejś niewoli, yy, bo tu jest powiedziane wcale nie jest tak, że twój wybór jest ograniczony wręcz przeciwnie wcale nie jest tak, że ten, kto yy, szuka, to nie znajduje tylko wręcz przeciwnie trzeba pukać do, do tych drzwi trzeba szukać i wtedy się znajduje, trzeba działać zdecydowanie. Uwaga, uwaga, tu jest powiedziane: dopóty możesz działać, bo jeszcze możesz. Jeszcze nie jest za późno. Jeszcze nie jest za późno. Działaj zdecydowanie, dopóty możesz działać, a jest powiedziane: nie masz związanych rąk. Jeszcze możesz działać. Jeszcze możesz to zrobić. Jeszcze możesz. No, mocne czytanie macie. I takie chyba najtrudniejsze trujeczki, bo u jedynki miały zapowiedź jakichś uczuciowych wzlotów, dwójki, odzyskiwania takich swoich korzeni tu na ziemi, uzdrawiania, a wy tutaj macie taką sytuację, no naprawdę, gdzie gra toczy się o wszystko. I też wszystko od Was zależy, bo zawsze diabeł mówi, wszystko zależy od Ciebie, uwolnienie zależy od Ciebie, trzeba się wysilić, bo już czas. I tu jeszcze macie powiedziane, że yy, w odwrocie, jakiś sukces, na który liczyliście się nie zrealizował, najprawdopodobniej coś utraciliście, yy, może nie zareagowaliście wystarczająco szybko, a może Wasza reakcja była niewłaściwa, yy, tu były jakieś nieudane spekulacje. Rezultat na pewno był rozczarowujący, czy, czy, czy związany właśnie z, ze związkami, czy z pracą, ale tu jest powiedziane, z tym już koniec, tak? Przychodzi szansa w tym tygodniu już, ale myślę, że to przeciągnie się do najbliższych yy, siedmiu tygodni. Szansa na, yy, na co? Na wyjście z jakiegoś niewolnictwa. Czymkolwiek ono w Waszym przypadku jest. Rada dla Was, kochane trójeczki. Rada dla trójeczek na ten tydzień ledwie, tak? Od 7 do 14 czerwca 2021. Rada dla Was, trójki, poproszę. Odwrócony yy, rycerz yy, kielichów. Mhm. Tu nie czekamy, aż jakaś propozycja sama do nas przyjdzie. Tu akurat jakaś taka emocjonalno uczucowa. Nie czekamy. Tu bierzemy po prostu swój los w swoje ręce. Poza tym ten król kielichów w odwrocie jest bardzo niestabilny emocjonalnie, kapryśny, przydusza i rani ukochanych. Tu mamy niespełnionych ludzi, jeśli artystów. Tu mamy właśnie niespełniony, mamy brak sukcesów artystycznych. Odwrócony król kielichów mówi o tym, że yy, też często naduż o, o nadużyciach tu często mamy nałogowego pijaka. Takie rzeczy nadużyć i, i niespełnienia. Yy, w radzie tutaj macie powiedziane, żeby to nie, was yy, nie, 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 nie woliło, żeby to nie było tym takim czymś, co was zatrzymuje. Trzeba wyjść yy, z tej prowokacji diabelskiej, bo diabeł tak tu prowokuje, mówi: A nic się nie uda, bo zobacz. Yy, nie masz tej opieki pewnej bezpiecznej przystani, tak? Albo masz problemy z alkoholem, albo masz problemy z ludźmi, albo jesteś niespełnionym artystą w odwróconym królu kielichów. Diabeł ci tak wytyka paluchem i mówi: Zobacz, jaki jesteś niedoskonały, bo taka jest rola diabła. A tymczasem masz powiedziane tu w tej radzie: Nie daj się tej energii diabelskiej i już nie czekaj dłużej z założonymi rękoma na mannę z nieba. Ona nie spadnie, samo się nie zrobi, samo się nie zrobi, musisz działać, tak? Ten odwrócony, yy, nie, nie król, tylko rycerz kielichów. Odwrócony rycerz kielichów mówi też o tym, że yy, o takim, to taki błędny rycerz. Jednego dnia kocha, drugiego dnia nienawidzi. Właśnie jest taki emocjonalnie bardzo niezrównoważony i niepoukładany. Rada jest taka, tu dla kobiet, żeby raz na zawsze przeciąć więzy, wydostać się z niewoli z tym mężczyzną, zwłaszcza jeśli to jest znak wody, rak, skorpion, ryby. Nie musi być. Każdy inny może być po prostu mężczyzna, który strasznie was rani. Trzeba, tu jest ta kosa, trzeba go odciąć. Nie dać się dalej wciągać w tę grę, w tę otchłań niemocną. Tego mężczyznę tutaj trzeba odciąć, o ile macie z nim do czynienia, kobiety. Tu nie pozostaje cienia złudzeń, że, 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 że to należałoby zrobić, bo tu już nie ma na co czekać. Ten mężczyzna się nie nawróci, on się nie zmieni. Widać, że nie. To, co może go uzdrowić, to powiem Wam, osiągnięcie dna, życzowego dna. Jeżeli czytanie jest dla Was, mężczyźni, to ja myślę, że albo już to dno osiągnęliście. Albo już po prostu jesteście na jakimś takim etapie zrozumienia tego zniewolenia, czym ono jest i że gra toczy się naprawdę o odzyskanie swojego życia, zdrowia, pasji i namiętności. Ale tu trzeba po prostu pożegnać się z tą energią uzależniania się od kogoś czegoś i yy, wyjść na prostą w emocjach, bo tu mamy też takie chroniczne. Chroniczne takie utykanie w takiej energii, że, że po prostu ktoś musi nas trzymać za rączkę i na, nam pomagać i pocieszać, albo po prostu tutaj w tych emocjach się bardzo bardzo gubimy, dlatego że my tak naprawdę nie potrafimy wytrwać w jakichś decyzjach emocjonalnych. O miłości mówię, bo tu mamy takie, taką pewną odmienność ciągłą, tu jest często też taka chęć przeżywania przygód erotycznych, emocjonalnych, eksperymentowania w seksie bądź w czymś innym. Eksperymentowania. A to nie jest gra. Miłość nie jest grą, nie jest grą. A tu są takie gierki. No to rada jest taka, żeby właśnie. Nie wikłać się w takie Gierki albo nie być ofiarą tych Gierek, albo samemu nie, nie prowokować takich Gierek, tak? Nie prowokować takich Gierek. Cóż jeszcze mogłabym Wam tu powiedzieć? To, co jest dobre, to Zrozumienie, w gruncie rzeczy, że ten diabeł y, wikła was tak zwaną romantyczną grę. Ten romantyczny rycerz się odwraca, dlatego że tak naprawdę y, y, tutaj po prostu najprawdopodobniej jakaś miłość też odwróciła wasze życie do góry nogami, tu zwłaszcza dla kobiet, a dla mężczyzn y, nieumiejętność tutaj odnalezienia się w swojej wizji i w marzycielstwie i w idealizmie. Bo tu mamy marzyciela, wizjonera i idealistę, i to jest bardzo fajne, natomiast yy, poprzez to życie mu się do góry nogami odwróciło, bo on nie umie tutaj stabilnie i spójnie yy, wykorzystać tej energii. Więc to, co dobre, to to, że yy, gdzieś puszcza, 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 puszcza to, puszcza, puszcza po prostu tutaj takie. Yy, ta energia y, tego zniewolenia, kiedy wy będziecie się y, przekonywać, że wyjście z tej gry y, jest. wiecie czym? Po pierwsze, że jest prostsze niż wam się wydaje, a po drugie, wyjście z tej gry y, jest. Y, Takim, jakby to powiedzieć, przestajecie uciekać od prawdy, którą sami sobie stworzyliście, a nie było to prawdą. Innymi słowy, przestajecie się sami oszukiwać. O, i to jest chyba najlepsza informacja z tego czytania. Trójki przestają, przestaną siebie samo oszukiwać. Jesteście w procesie wychodzenia z tej gry pod nazwą samooszukiwanie się. Mhm. Dobrze, kochani. Trójki, akurat czytanie, miałyście dosyć trudne, bardzo wymagające, no ale widocznie miałyście to usłyszeć i jest to wam potrzebne. Tak słyszę, żeby, żebyście były, żebyście zmieniły swoje ciało. Nie wiem dlaczego, akurat ciało. Żebyście zmieniły swoje ciało. A ciało słowem się stało: papa. Pa.